Moim gościem jest Jan Zborowski, jeden z założycieli Software Mill. To polski software house, tworzący specjalistyczne oprogramowanie dla firm. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. No właśnie, nie wiem, jak pana tytułować, czy prezesem, czy nie, bo wasza firma jest nietypowa. Wszyscy pracują zdalnie, nie ma struktury, menedżerów. Tak, zgadza się. Rzeczywiście nasza firma jest dość nietypowa. Mówimy o sobie, że jesteśmy firmą ponad 40 prezesów. To wynika z tego, że nie mamy hierarchii w ogóle w spółce. Jesteśmy firmą o całkowicie transparentnym zespołu, to znaczy wszyscy widzą, jakie mamy kontrakty z klientami, ile zarabiają inni koledzy z pracy, na co są przeznaczone pieniądze, ale także mamy polską strukturę organizacyjną, to znaczy, że nie zatrudniamy ani jednego menadżera. Każdy w zespole jest, może podejmować decyzje odnośnie problemów, które jego dotyczą, ale także decydować o kierunkach rozwoju spółki. No, to jest dość... W jaki sposób głosujecie? To jest tak, że w zależności jak bardzo skomplikowana jest decyzja, bo jeżeli dotyczy mnie samego, czy jeżeli potrzebuję na przykład wymienić sprzęt, na którym pracuję, potrzebuję zakupić jakieś dodatkowe usługi, to bardzo zachęcamy, żeby te osoby z zespołu podejmowały tę decyzję samodzielnie, nie angażując innych osób. Jeżeli decyzja jest skomplikowana, dotyczy strategii spółki, to zawiązują się wtedy tak zwane grupy robocze. To jest grupa 5 osób zainteresowanych tematem, która zgłębia zagadnienie, a następnie przedstawia na forum firmy rozwiązanie, które jest podawane głosowaniu. I tak jak... To każdy ma jeden głos. Tak? Każdy ma jeden głos i w sposób demokratyczny podejmujemy decyzję, czy daną zmianę wprowadzamy, czy nie chcemy. Ale firma ma też 3 właścicieli, założycieli, tu niech jest pan. Czy macie jakąś możliwość wstrzymania jakichś złych pomysłów, tak? Jeśli tak uznacie? Oczywiście, jako właściciele zostawiliśmy sobie prawo weta. Tym niemniej ani razu, a już 4 lata tak funkcjonujemy, nie skorzystaliśmy z tej możliwości. Co więcej, tego typu firma nagle się okazuje, że może istnieć także bez wielu procedur. Takie decyzje strategiczne, które zapadły na forum całej firmy, to było ich zaledwie kilkanaście w przeciągu kilku lat i tak jak wspominałem, ani razu nie musieliśmy wetować ani jednej decyzji. Ale jak to w ogóle może działać? Proszę powiedzieć coś więcej. No, firma bez struktury. Mało tego, zdalnie pracujący. Tak, rzeczywiście tutaj należy wspomnieć, że jesteśmy firmą zdalnie pracującą. Jak wy jesteście w stanie to prowadzić? No, zbieracie się, co? Codziennie zbieracie się? Jak to w ogóle wygląda od kuchni, proszę powiedzieć? Oczywiście. Jak to się sprawdza w ogóle? Sprawdza się jak najbardziej, bo z firmą zdalną jesteśmy od samego początku, czyli już z 8 lat. A co ciekawe, widujemy się codziennie, bo mamy spotkania o 10:00 z całym zespołem, widujemy się na kamerkach i są to spotkania bardziej poświęcone integracji niż rozwiązywanie jakichś kwestii. Ale to rozumiem, że codziennie jednak wszyscy pracownicy muszą przyjechać na takie spotkanie i dalej... Podłączyć się na komputerze, nie przyjechać. Albo zdalnie, tak? Pracujemy całkowicie zdalnie, to znaczy każdy ze swojego domu czy wynajętego biura jesteśmy rozrzuceni po całej Polsce. Od Bałtyku. Czyli całkowita zdalność może tak, tak. A wbrew pozorom jesteśmy niezwykle zintegrowaną firmą, bo raz na miesiąc się widujemy. Wykorzystujemy fakt, że nie mamy jednego biura, do którego jesteśmy przywiązani, więc jeździmy po całej Polsce raz na miesiąc spotykając się i integrując, także wymieniając wiedzę, doświadczenie z projektów, które prowadzimy. I także wtedy podejmujemy różne decyzje strategiczne odnośnie kierunków rozwoju firmy. A codziennie spotykamy się na te 10-15 minut i odpowiadamy na takie pytania integrujące, na przykład jaką książkę ostatnio przeczytaliśmy, jak spędziliśmy weekend. I to jest niezwykle niesamowite doświadczenie, bo mając 40 osób w firmie, ja codziennie z każdym rozmawiam. A myślę, że siedząc w biurze nie miałbym takiej możliwości. No właśnie, ale proszę powiedzieć, jakie są efekty tego, czy no, chociażby w wynikach firmy? Wyniki są wyśmienite. No, rozwijamy się w tempie powyżej dwucyfrowym w skali rok do roku. Mamy doskonałych programistów. Powyżej dwucyfrowym, znaczy to rozumiem, że chodzi to... Chodzi o przychody generowane... Czyli dwucyfrowe w tej wzrosty skali. Górnej granicy, tak? Wyżej górnej granicy niż dolnej.
no, dążymy oczywiście do maksymalizacji tych wyników jak najbardziej. Ale myślę, że też istotne jest to, że mimo, że jesteśmy polską firmą z polskim kapitałem, w zasadzie ostatnimi czasy nie współpracujemy z żadnym polskim klientem. Naszymi głównymi zleceniodawcami są firmy ze Stanów Zjednoczonych, z Australii, z Afryki, z krajów Europy Zachodniej. Myślę, że to także zawdzięczamy temu, że jesteśmy na co dzień zdalną firmą i dla nas nie stanowi problem nawiązanie współpracy z klientem, który także jest zdalny i tak jak w przypadku klientów z Australii, no niekoniecznie mamy szansę z nimi się spotkać podczas trwania nawet najdłuższych projektów. No właśnie, ale bo to, że firma działa bez hierarchii, oczywiście jest dosyć szokujące, tak? ale jeszcze chyba bardziej szokujące jest to, że jest to praktycznie całkowicie firma zdalna. Praca zdalna zawsze uchodziła przynajmniej dotąd za taką mniej wydajną. Często ciężko jest nadzorować te osoby, które pracują zdalnie, no bo jak? Myślę, że problem polega na tym, co, że to jest jakaś rewolucja chyba rzeczywiście w pojmowaniu tej pracy. Tak, problem w pojmowaniu pracy zdalnej jest taki, że na ogół jest to jakiś pojedynczy dzień w tygodniu, który pracownicy mogą sobie wziąć na pracę zdalną i no właśnie nie wiadomo, czy wtedy pracują, nie pracują. To wynika z tego, że firma nie przygotowuje środowiska pracy do takiej tego rodzaju współpracy. W przypadku pracy zdalnej mamy rozwinięte narzędzia komunikacji, czy tekstowej, czy wizualnej, pozwalającej nam być w ciągłym kontakcie. W związku z tym jesteśmy na bieżąco w zespole zintegrowani, informowani o tym, co się dzieje. I nie jest tak, że ktoś po prostu siedzi przed komputerem i nam znika. Po prostu ważne jest, żeby ustanowić środowisko pracy, a wtedy dużo łatwiej prowadzić pracę. Myślę, że w przypadku tradycyjnych firm ta praca zdalna polega na tym, że po prostu ktoś jest pod mailem, a mail no, nie jest już wystarczającym narzędziem do bieżącej komunikacji, szybkiej reagowania na zmiany. Ale w Polsce chyba szczególnie źle się patrzy na taką pracę zdalną. No, zresztą myślę, że przeciwnicy motywują to tym, że no, zdarzało się, że ktoś nie był jakby nadzorowany, nie był widoczny w pracy, robił coś tam i zawalił jakiś projekt, tak? I były kłopoty. Jasne. Nas oceniają klienci. No, jeżeli nie będziemy wydajni, nie będziemy dostarczali jakości, do której się zobowiązaliśmy, to po prostu kończą się projekty. Więc jest bardzo szybka weryfikacja na ile jesteśmy skuteczni. Rzeczywiście jesteśmy skuteczni, no bo istniejemy 8 rok z rzędu. Ale idziecie trochę pod prąd, bo na przykład no, jakiś czas temu szefowa Yahoo zmusiła tych zdalnych pracowników, to już jednak pojawili się w biurze. Nie wytrzymała długo no tego. Tak. My tu zdecydowanie jesteśmy dużymi zwolennikami. Także dodatkowym argumentem jest to, że pozwala praca zdalna zatrudniać nam talenty z całej Polski. Nie jesteśmy ograniczeni do jednego rynku, który jak wiadomo jest niezwykle konkurencyjny. To jest rynek pracownika, nie pracodawcy. Dokładnie. Więc pozyskanie osób do współpracy jest dużym wyzwaniem. I współpraca z osobami mieszkającymi poza dużymi ośrodkami miejskimi daje mi możliwość pracy przy ciekawych międzynarodowych projektach, równocześnie bez opuszczania ich lokalnego miejsca zamieszkania, co dla wielu osób jest niezwykle cenne i staje się na tyle dużym argumentem, żeby właśnie nawiązać współpracę z taką firmą jak moja. Ale wspomniał Pan o tym, że jakby płace są transparentne w firmie, no, tak. Ale to nie budzi to jakichś takich niesnasek, powiedzmy, no bo to wiadomo, jak to jest. Rzeczywiście moment ujawnienia wynagrodzeń był dość trudny w firmie, ale jesteśmy dorosłymi ludźmi i przede wszystkim nastawiamy się na rozwiązywanie problemów, a nie zamykanie się z problemem. Czy ktoś sobie dostaje na przykład awans, dostaje wyższą pensję, to ogłasza ile zarabia? Czy jest cała tabela z wynagrodzeniem, gdzie są spisane osoby, ile kto zarabia, kiedy dostanie podwyżkę, jakie możliwości. Nie ma jakiejś zawiści. Jest to system wypracowany przez wszystkich pracowników. Jak wspomniałem, wszyscy u nas w firmie są prezesami. Tym samym każdy jest odpowiedzialny za rozwiązywanie problemów. Jeżeli problemem jest system wynagrodzeń, to spotykamy się i wypracowujemy taki system, który spodoba się większości i będzie zapewni nam dalsza możliwość funkcjonowania. Proszę powiedzieć, czy dużo takich firm jest w Polsce, czy słyszeliście jeszcze jakichś, które idą w tym kierunku? No to jest tak zwana turkusowa organizacja, tak? Rzeczywiście firmy zaczynają eksperymentować, czy na przykład decydują się na pracę zdalną, czy wypłaszczają strukturę organizacyjną. Tym niemniej jest to taki dość nietypowy model. Ale na pewno w startupach dużo częściej spotykany niż w tradycyjnych dużych firmach.
gdzie rzeczywiście byłoby to no, dużym szokiem. A skąd był Państwa pomysł na to? Dosyć na taką szokującą strukturę jednak mimo wszystko. Płaską i moi, z tą płacą zdalną. Model, dosyć szokujący model działania, tak? Skąd to się wzięło? Przede wszystkim wierzymy w ludzi, z którymi współpracujemy. To są świetni specjaliści, świetni programiści, więc wyszliśmy z założenia, że skoro potrafią rozwiązywać bardzo skomplikowane problemy programistyczne i dostarczać niesamowitej jakości oprogramowanie dla naszych klientów, to czemu nie pozwolić im podejmować decyzji w obrębie swoich kompetencji, na przykład czy mogę jechać na urlop, czy nie mogę, czy mogę w tym czasie pojechać na szkolenie, czy nie. I stwierdziliśmy, że jeżeli chcemy dalej się rozwijać, dalej rosnąć, to albo będziemy musieli zatrudnić menadżerów, którzy właśnie będą tego typu problemy rozwiązywać, albo po prostu zaufać ludziom, z którymi współpracujemy, a współpracujemy z nimi wieloletnie, żeby te decyzje podejmowali sami. A skąd przyszła inspiracja? Czy są jakieś firmy za granicą, które podpatrujecie i poszliście o tym środku? Tak, oczywiście są takie firmy i wiele osób mi mówi, że wy tak pracujecie, bo macie klientów za granicą, w Polsce to nie jest możliwe, macie programistów, wiadomo, że to są ludzie świetnie wykształceni, bardzo inteligentni i oni sobie z tym poradzą. Ale inspirację czerpaliśmy także z firmy, która się zajmuje przetwórstwem pomidorów. Firma Morningstar ze Stanów Zjednoczonych pozwoliła swoim pracownikom w większości sezonowym na podejmowanie decyzji, czy o zakupie na przykład nowego sprzętu do pracy, czy decydowanie o zwiększaniu zatrudniania do tego zbierania czy przetwórstwa pomidorów. I okazało się, że pracownicy sezonowi w tej firmie mają taki sam poziom zaangażowania, jak pracownicy średniego szczebla w korporacjach. Czyli sprawdziło się. Sprawdziło się. Czyli to nie jest nasza branża, tylko może podjąć to wyzwanie. Myślę, że każdy może tego spróbować. Tylko ważne jest, że jeżeli podejmujemy taką decyzję, to rzeczywiście zaufać zespołowi i tutaj nic nie kombinować, że może coś ugramy dodatkowo. Trzeba być całkowicie transparentnym i fair w stosunku do zespołu i wtedy tego rodzaju inwestycja się zwróci. Proszę powiedzieć, dlaczego w ogóle polscy programiści, tego typu firmy, deweloperzy, są tak rozchwytywani w ogóle na świecie? Czym się wyróżniamy? Przede wszystkim polscy programiści to są pasjonaci. Oni nie idą do pracy z tego względu, że ktoś im kazał i że muszą wyrobić 8 godzin pracy, tylko rzeczywiście się tym pasjonują. Jeżeli tym się pasjonują programowaniem, to są zaangażowani, chcą się rozwijać. To są ludzie świetnie przygotowani po uczelniach wyższych, ale w trakcie studiowania już rozpoczynają pracę wielokrotnie i tym samym zdobywają poza wiedzą teoretyczną z uczelni, wiedzę praktyczną, co pozwala im rzeczywiście być pracownikiem niezwykle atrakcyjnym i dostosowanym do potrzeb na rynku pracy. A wspomniał Pan, że ten rynek programistów jest bardzo trudny. W tej chwili brakuje pracowników. Brakuje, no wyjeżdżają programiści i wszędzie dostaną bardzo dobre warunki na świecie. Nawet nie muszą wyjeżdżać, bo wystarczy, że połączą się przez internet z innym pracodawcą, nie wychodząc z domu. No właśnie, dokładnie. Ale proszę powiedzieć, co przekonuje tak naprawdę do przyjęcia pracy, jeżeli zatrudniacie programistę czy inna firma? Co ich przekonuje do tego? Czy wysoka pensja zasadnicza, bo to w tej chwili są pensje chyba rzędu kilkunastu tysięcy złotych nawet. Zdarzają się jak najbardziej, jak nie kilkudziesięciu, ale czynnik ekonomiczny w pewnym momencie nie jest najistotniejszym, który decyduje właśnie, o podjęciu pracy programisty. Liczy się, wielu programistów sobie ceni możliwość dalszego rozwoju, czyli że koledzy z firmy, do której dołączą, będą osobami, od których będą mogli się uczyć, będą mogli dalej się rozwijać. Niezwykle istotna jest kultura organizacyjna. To, żeby firma stawiała na rozwój, na przykład pozwalała jeździć na szkolenia, zdobywać wiedzę. To chociażby, że no, nasz sposób współpracy, że pozwalamy na pracę zdalną bez jakiegoś ciągłego nadzoru, bo ufamy ludziom, mamy do nich zaufanie. To, że pozwalamy im decydować o i wpływać na firmę, w której pracują, to także jest, myślę, dużym motywatorem. Jakieś benefity również? Myślę, że przy tak dużych wynagrodzeniach benefit w postaci jakiegoś ubezpieczenia zdrowotnego czy karty sportowej przestają być tak bardzo istotne. To są istotne w korporacjach. Są istotne w korporacjach, tak, i pewnie na pierwszych etapach kariery, ale w momencie, kiedy już mamy doświadczonych programistów,
Oni naprawdę są w stanie sobie benefity różnego rodzaju załatwić sami, a możliwość rozwoju to jest, myślę, i wpływania na losy firmy, w której pracują, są wartością dużo istotniejszą. Rozumiem. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję. Moim gościem był pan Jan Zborowski, jeden z założycieli firmy Software Mill, firmy bardzo nietypowej. Za chwilę porozmawiamy o rynku nieruchomości, tak zwanych REIT-ach.